Zdobyliśmy Berlin w 45, zdobyliśmy Berlin w 2001, teraz Liga Plus. Nie będziemy zdobywać Berlina, teraz będą zdobywać punkty piłkarze naszej Ekstraklasy. Paweł Zarzeczny i Andrzej Twarowski, witamy bardzo serdecznie. Zacznijmy od razu od meczu, który dziś dla Państwa transmitowaliśmy. Przy Konwiktorskiej Polonia spotkała się z Zagłębiem. Akcja gospodarzy, Igor Gołaszewski dośrodkowuje w pole karne. Dochodzi do tej centry Dziewicki i od 7 minuty poloniści prowadzą z Zagłębiem. Bez szans Mioduszewski, jeśli już to pretensje można mieć do jego kolegów z obrony. 18 minuta meczu. Sebastian Kęska, bardzo ładne, prostopadłe podanie między dwóch obrońców Zagłębia i świetnie zachował się Bykowski. Bardzo sprytnym, technicznym strzałem pokonuje Mioduszewskiego. Wynik tego meczu rozstrzygnął się po 18 minutach. Paweł, bez podbrożnego Zagłębie jako tako sobie w lidze radziło, ale gdy jeszcze wypadł ze składu Klimek, no to podopieczni Mirosława Jabłońskiego seryjnie zaczęli tracić punkty. Oto zestaw par dzisiejszej kolejki. Stomil Legia Amika, Ruch Chorzów, Odra Ruch Radzionków, Pogoń Groklin, Polonia Zagłębie 2-0, Śląsk Orlen, Górnik Widzew i jutro Katowice na naszej antenie zagrają z Wisłą Kraków. Z Wisłą Kraków, to jest program 24 kolejki, prowadzi Wisła przed Legią, Pogonią i Polonią. Czternasty Stomil, 15 Górnik, 16 Orlen. Paweł, bez Klimka ani rusz. No tak się właśnie śpieszyłeś strasznie, że nie zdążyłem nic powiedzieć wcześniej. Bez Klimka nawet ani rusz, ale ostatnio jak Zagłębie zdobywało trochę punktów i dzisiaj ta porażka troszkę przykra, zaskakująca. Natomiast dla Polonii taka jakby w ostatniej chwili, bo już po czterech porażkach już wszyscy żegnali trenera Mikulskiego i tak się wyrwał, tak można powiedzieć, już spod topora właściwie. A taką sympatycznym obrazkiem z tego meczu był chyba debiut piłkarza, który się nazywa Stanley. Speaker mówił na niego Stasiek. I to jest zawodnik, o którym tyle można ciekawego powiedzieć, że grał w ataku w jednym klubie z Emanuelem Olisadebe. I jakby to już go jakoś tak w Polsce lokuje sympatycznie. Z Olisadebe zagrał razem 15 spotkań, strzelał więcej bramek nawet niż Emanuel. Trafił do Polski znacznie, znacznie później. Dzięki takiej parze menedżerów Starzyński, Kołakowski. Kołakowski niedawno budował Stadion Polska, teraz widocznie uznał, że stadionu nie zbuduje. Chce zbudować widocznie Polonię ze Staśkiem. Będziemy się przyglądać, jak Stasiek dzisiaj 20 minut zagrał. Podobno zrobił wrażenie, nie, będziemy mu się przyglądali nadal. Przed nami dwa skróty. Najpierw z Wrocławia, tam był Cezary Olbrycht, a zaraz potem Zabrza i Grzegorz Milko. Ten weekend do Wrocławia zjechali zarówno piłkarze nożni, jak i ręczni Orlenu. Rzutcy działacze w trosce, by dolnośląscy kibice nie przeżyli nadmiaru niebezpiecznych dla zdrowia emocji. Terminy obu spotkań wyznaczyli na ten sam dzień i oczywiście tę samą godzinę. O ile jednak szczepioniści z Płocka najprawdopodobniej zostaną mistrzami Polski, to dla futbolistów punkty wywiezione z Wrocławia byłyby ostatnią deską ratunku przed degradacją do drugiej ligi. Miejscowa prasa spotkanie Śląska z Orlenem zapowiadała jako pojedynek dwóch wybitnych strategów. Leszek Pisz, 262 mecze w Ekstraklasie, 53 bramki, kontra Paweł Miążkiewicz, 213 występów w lidze, 39 bramek. Były we Wrocławiu wielbłądy, teraz są Indianie. Te czary podobno po promocyjnej cenie mają zapewnić gospodarzom przynajmniej 4 bramki. Arbitrem meczu Śląsk-Orlen jest pan Piotr Święc z Katowic. Gospodarze jednolite białe stroje, goście czerwone koszulki, czerwone spodenki. 14 minuta meczu, rzut rożny dla gospodarzy, ale nie sięgną piłki ani Marcin Janus, ani Arkadiusz Aleksander. Gospodarze bez Piotra Jawnego i Rafała Naskręta, ci piłkarze pauzują za żółte kartki. W odpowiedzi dośrodkowanie Miążkiewicza i Chorwat Grgicza-Kowacz trafia w słupek bramki strzeżonej przez Grzegorza Szamotulskiego. Chciał sobie sprawić prezent na 35. urodziny, które obchodzić będzie w niedzielę Grgicza-Kowacz. Sadzawicki faulowany przez Piotra Soczewkę to 6. żółty kartonik Soczewki w bieżących rozgrywkach. Leszek Pisz nie sięga głową piłki. Paszulewicz. 27. minuta.
kapitan drużyny gospodarzy Sadzawicki w środku pola. Jedno kółeczko i na tym się kończy fatalny błąd defensora drużyny Śląska. Próbuje ratować całą sytuację Piotr Włodarczyk. Za faul napastnik Śląska otrzymuje żółtą kartkę. Jest to czwarta żółta kartka, tak więc nie zagra w najbliższym meczu z Wisłą. Janusz Wójcik, półmistrz motywacji, zabrał swoich piłkarzy na pojedynek niepokonanych koszykarzy wrocławskiego Śląska, ale jak widać niewielki skutek. Tym razem Paszulewicz w powietrznej walce fauluje Jarosława Krupskiego. Już w 35 minucie Michał Stolarz zastępuje Jarosława Lato. Jakie wskazówki od trenera? Przede wszystkim, żeby grać ofensywnie, bo gramy u siebie. Żeby brać ciężar gry na siebie i rozgrywać piłkę i iść do przodu. Jak trener każe, tak piłkarz czyni. Michał Stolarz, ładna akcja pomocnika wrocławian. Jeszcze Piotr Włodarczyk. To pierwszy strzał zawodników Śląska na bramkę Jarosława Krupskiego. Tyle, że niecelny. Jeszcze jedna akcja gospodarzy. Janus. Piłka trafia do Włodarczyka. Piotr Włodarczyk przymierzył. I poprzeczka ty ratuje Jarosława Krupskiego. Szuka siódmej bramki Piotr Włodarczyk. On z kolei urodziny obchodził dzień wcześniej, 4 maja. 42 minuta, dośrodkowanie Miążkiewicza. Sobolewski i 1-0 dla gości. Kapitan podobno ostatni schodzi z okrętu. Radosław Sobolewski nie tylko z niego nie schodzi, ale ciągnie tonący statek na powierzchnię. To czwarta bramka Radosława Sobolowskiego w bieżących rozgrywkach. Wiedziałem, że Grzegorz Czomotulski pewnie się położy i chciałem górą właśnie umieścić piłkę w siatce. A ostatnią bramkę piłkarze Orlenu zdobyli 7 kwietnia w przegranym meczu z Pogonią, czyli prawie miesiąc temu. Końcówka pierwszej odsłony tego meczu, jeszcze strzał Włodarczyka. Jeszcze uderzenie z rzutu wolnego Pisza, cudownie obronione przez Jarosława Krupskiego. I arbiter mógł zakończyć pierwszą odsłonę tego meczu. Zadowolony Andrzej Strejlał. Druga połowa. Próbuje pokazać się Leszek Pisz. Po raz pierwszy z rzutu wolnego. Po raz drugi z rzutu wolnego. A może tak z dystansu. Co na to trener Janusz Wójcik? W 20 minucie Leszka Pisza zmienia młody Dariusz Sztylka. Akcja gospodarzy, właśnie Dariusz Sztylka. No, Leszek Pisz przynajmniej trafiał w piłkę. Rzut rożny Michał Stolarz, Marcin Janus i słupek ratuje Jarosława Krupskiego. Marcin Janus powrócił po kontuzji i niewiele brakowało, aby zapewnił jeden punkt swojej drużynie. Jarosław Krupski za opóźnianie gry ogląda żółtą kartkę. 10 minut do końca spotkania. Nazaruk w roli obrońcy. Podaje prosto pod nogi Pawła Miążkiewicza. Na prawą przełożył filigranowy pomocnik Orlenu, ale broni Grzegorz Samotulski. Filipczak z rzutu rożnego. Marcin Wasilewski z linii bramkowej wybija piłkę. Wprowadzony nieco wcześniej Dariusz Romuzga. Był słupek. Była poprzeczka. Zdaje się, że wrocławski szaman zaczarował nie tą bramkę, co trzeba. Próbują jeszcze Nazaruk z Paszulewiczem i ostatni gwizdek pana Piotra Święsa z Katowic. Po 6 meczach bez zwycięstwa Orlen inkasuje 3 punkty. Większość, prawie wszyscy nas skreślili. My, tak jak mówiliśmy, że nie poddamy się do końca, będziemy walczyli. O, i to jest potwierdzenie dzisiejsze spotkanie. Każdy dał z siebie chyba wszystko. 3 mecze na własnym stadionie, 3 razy 0-1. Dlaczego Śląsk nie może wygrać na Oporowskiej? Dlatego, że nie potrafi strzelać bramek. Krótka odpowiedź. Dlaczego ściągnął pan Leszka Pisza? Wydawało mi się, że po prostu był już zmęczony. Myślę, że po prostu dał bardzo dużo z siebie w meczu z Ruchem. Ta dzisiaj gra mu się też nie układała. Przed wami spotkania z Legią i Wisłą w odwrotnej kolejności. Jest szansa na jakiś punkt w tych meczach?
okazuje się, że lepiej drużyna gra na wyjazdach, ale z taką skutecznością będzie bardzo ciężko. Górnik Zabrze z Widzewem grają o utrzymanie, a nie o mistrzostwo. Takie głosy bardzo często słychać było w kuluarach. Te dwie zasłużone firmy znalazły się w trudnej sytuacji. Górnik jest przedostatni, Widzew 12, ale tylko z 3 punktami nad strefą spadkową. W Widzewie poprawiła się nieco atmosfera. Piłkarze poszli na ustępstwa swojemu prezesowi. Zgodzili się przesunąć termin uregulowania zaległości finansowych z 5 maja na połowę czerwca. Łodzianie postawili sobie jeden wspólny cel – uratować Ekstraklasę. Taki sam cel mają w Zabrzu. Początek tego meczu sędzią głównym Grzegorz Kasperkowicz, arbiter z Poznania. Widzew na czerwono. Niewielkie zainteresowanie tym spotkaniem. Pierwsza groźna akcja widzewiaków. Gula. Gula w pole karne był. Marcin Zając z 5 metrów starał się pokonać Bledzewskiego. Ławka Górnika, dziś na niej m.in. Adam Kąpała, a także Wiśniewski odczuwają skutki urazu. Ponownie atakuje Widzew. Bledzewski bardzo ładnie obronił strzał głową Jacka Dębińskiego. Widzewiacy przegrali w Pucharze Polski z Górnikiem 0-3. Później zrewanżowali się jesienią w lidze, wygrywając 1-0. Przewinił Stanisław Wróbel, który dziś od pierwszej minuty zagrał w składzie Górnika. Bogusz obok bramki Bledzewskiego. Pierwsze 13 minut to prawdziwe oblężenie bramki Górnika Zabrze. Górnicy ciekawą sytuację stworzyli w 18 minucie, ale na posterunku Adam Piekutowski. Kibice z Zabrza zniecierpliwieni patrzyli na to, co się dzieje, a działo się dla gospodarzy niezbyt dobrze, bowiem sunął kolejny atak na bramkę Bledzewskiego. Job. Job mija defensywę Górnika. Jest Pawlak. Pawlak Dębiński. Fantastyczny gol gracza Widzewa. Sztuczka techniczna. Z drugiej strony był nieobstawiony, ale naprawdę popisał się fantastycznym zagraniem. To była 19 minuta meczu, ta bramka wisiała w powietrzu, w 19 minucie wreszcie piłka wpadła do bramki. Drugi gol Dębińskiego, odkąd powrócił do składu po wojażach w Bundeslidze. Z powodu urazu boisko musiał opuścić jeszcze w pierwszej połowie Kaczmarczyk, zastąpił go Tarachulski. Pawlak. Pawlak jest, Wyciszkiewicz, ale piłka dosłownie o centymetry mija bramkę Bledzewskiego. Przewaga Widzewa w pierwszej części ogromna. Mnożą się błędy drużyny Górnika Zabrze w obronie. Do przerwy 1-0 dla gości. Będzie musiał sporo uwag pod adresem szczególnie gry obronnej przekazać Józef Dankowski. Zdecydował się w 46 minucie wpuścić na boisko Adama Kąpałę. Może on poderwie swoich kolegów do skutecznych ataków. Tymczasem Zając, który tańczy z lewej strony boiska, dośrodkowanie Tarachulski. Szczęście po stronie gospodarzy. Mogło być już 2-0. Bledzewski nawet by nie zareagował. W dalszym ciągu Łodzianie prowadzą 1-0. Kaondera. Piłkarz Zimbabwe strzela. Ładnie broni Piekutowski. Jeszcze dobitka Wróbla, ale piłka mija bramkę łódzkiego Widzewa. Piekutowski wciąż niepokonany. To była do tej pory najgroźniejsza okazja do wyrównania. 57 minuta. Faulowany Tarachulski. Żółta kartka dla Błażeja Radlera. I widzewiacy. Zając ponownie w starciu z Prasnalem. Wygrywa Zając tę konfrontację, ale tutaj źle zagrywał w stronę Tarachulskiego i Dębińskiego. Jacek Dębiński miał ogromne pretensje do swojego kolegi. Bogusław Kaczmarek, trener GKS-u na trybunach. Jutro przed nim ważny mecz przeciwko Wiśle Kraków. Kolejna akcja Widzewa. Zając, błąd Bledzewskiego. Tarachulski i jest
2-0. To 65. minuta meczu na stadionie w Zabrzu. Dla Tarachulskiego to 4. gol w tym sezonie. Wykorzystał fatalny błąd zabrzańskich defensorów. 3 minuty później Radler fauluje Gulę, a że już na swoim koncie miał żółtą kartkę, mógł spodziewać się od sędziego, że ten pokaże mu drugi żółty kartonik. Mimo protestów kapitana Górnika Michała Probierza, Radler dostał drugą żółtą kartkę, musiał opuścić plac gry, a więc Górnik, pomimo tego, iż przegrywa 0-2, jeszcze traci piłkarza. Coraz bliżej porażki gracze Górnika, tym bardziej, że kolejny groźny atak Widzewiaków. Tarachulski teraz pomylił się. Złe czasy dla trenera Józefa Dankowskiego. Widzew, Gula. Wychodził Zając, skrócił kąt Andrzej Bledzewski. Smutek na twarzach sympatyków Górnika Zabrze. Końcówka tego meczu. Michał Probierz, odczuł skutki tego uderzenia Gula, ale Probierz, jak widzimy, w bardzo sportowym geście. Może po zakończeniu kariery będzie mógł zdawać na medycynę. Pomógł tutaj Guli, Gula powrócił jeszcze do gry. 89. minuta, Sobczak, Piechutowski przenosi piłkę nad poprzeczką. To była ostatnia ciekawa akcja w tym meczu. Widzew grał lepiej i Widzew wygrał w Zabrzu 2-0. Sytuacja nasza była trudna po ostatnich meczach, ale jest trudna. Chłopcy się dzisiaj zmobilizowali, dobrze grali pod każdym względem. Wygraliśmy zasłużenie, mamy 29 punktów, musimy walczyć dalej. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Górnika Józef Dankowski złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. Powoli nad ekipą z Zabrza zbierają się czarne chmury. Najpopularniejszym słowem w Zabrzu jest chyba słowo rezygnuje. Rezygnuje trener Piechniczek, rezygnuje trener Dankowski. Ma zrezygnować prezes, za chwilę jeszcze piłkarze zrezygnują, bo jak widzimy, kibice już są zrezygnowani. Tak, po tych tekstach i po tych czarnych murach i tak dalej, to w ogóle człowiek powinien się teraz przestać uśmiechać i być taki śmiertelnie poważny. A przecież Górnik Zabrze to jeszcze z Ligi nie spadł i gra w finale Pucharu Polski, więc to zupełnie tam już te nastroje są makabryczne chyba za bardzo, a te dzisiejsze to spowodowane chyba taką sytuacją z przerwy, kiedy wszedł prezes Polskoń do szatni piłkarzy i na pytanie, czy chce coś powiedzieć zawodnikom, powiedział, że chce, że pakuje się i wyjeżdża z Zabrza. Także po prostu mi się wydaje, że prezes, który znany jest z dowcipów, z żartu, z takiego podejścia bardzo luźnego, do wszystkiego po prostu takimi swoimi deklaracjami, że właśnie się pakuje i wyprowadza, nie mobilizuje zawodników do lepszej gry i trenera do jakiejś wydajniejszej pracy. To jakby przeciwieństwem prezes Paweł Lec, który porzucił swój bardzo taki sympatyczny tryb życia, podróże i tak dalej i pojechał z zespołem do Zabrza jako taki nadtrener, żeby ich mobilizować, pilnować. Z tego, co widać po składzie, darował, po raz kolejny darował Pawlakowi Guli i po raz ostatni Stolarczykowi. I jakby ten sposób dzisiaj okazał się skuteczniejszy. Troszkę więcej serca dla piłkarzy, a troszkę mniej właśnie bezwzględności. No jakoś to ci prezesi muszą manewrować i z tej psychologii, z tego egzaminu dzisiaj Paweł Lec wyszedł obronną ręką. Już za moment odwiedzimy Wodzisław i Wronki. Zapraszają Łukasz Płóciennik i Adam Westphal. Piłkarze Odry Wodzisław w trzech ostatnich meczach nie zdobyli punktu, ale grali z drużynami z górnej półki, z Wisłą, Legią i Zagłębiem Lubin. Natomiast Cidry w całkowicie innej sytuacji. Wygrały 3 kolejne mecze z Widzewem, Górnikiem i Pogonią. Piłkarze z Radzionkowa do tego spotkania w bardziej komfortowej sytuacji od zawodników z Wodzisławia, gdzie zapaliła się już czerwona lampka, która oznacza niebezpieczeństwo zbliżania się do strefy spadkowej. Sędzią głównym tego spotkania Krzysztof Zdunek z Łodzi, a to już pierwsza akcja. Berenstein dośrodkowuje z rzutu rożnego. Tam próbował Paweł Sibik, ale ponad poprzeczką. W Odrze brakuje Malinowskiego, który pauzuje za kartki. Jego miejsce zajął Adamczyk.
Nie ma Tomali, ale powrócił do składu Jacek Berenstein. To 18 minuta spotkania. Przy piłce Piotr Rocki do Berensteina. Niepilnowany były zawodnik GKS-u Bełchatów. I jest 1-0 dla Odry Wodzisław. Strzelcem gola Grzegorz Rasiak. Piłkarz, który budzi się z zimowego snu. Początkowo w rundzie wiosennej narzekano na napastników Odry Wodzisław, że nie zdobywają gola. Rasiak zdobył już bramkę wiosną w meczu z Legią i teraz drugi gol tego zawodnika. A co warto dodać, dziś dwaj napastnicy Odry Wodzisław, a więc Rasiak i Chałbiński, występują od pierwszych minut tego spotkania. Od 18 minuty piłkarze z Wodzisławia prowadzą na własnym stadionie 1-0. Odra wciąż atakuje, ponownie przy piłce Berenstein, znów dośrodkowanie w pole karne, jest tutaj Rasiak, uwolnił się od obrońców, jeszcze wodzisławianie, Sibik, ale prosto w ręce Klytty. Co warto dodać, Dariusz Klytta po 336 minutach bez straty gola tutaj w Wodzisławiu skapitulował. Wciąż przy piłce zawodnicy Odry Wodzisław, zagranie do Rasiaka. Rasiak na doskonałej pozycji, ale świetnie, bohater meczu z Pogonią Szczecin. Sprawdzają się słowa Jacka Berensteina, który przed tym spotkaniem twierdził, że sukcesy ruchu Radzionków mogą troszeczkę uśpić zawodników trenera Jana Żurka. 38 minuta spotkania przy piłce zawodnicy ruchu Radzionków, jednak przejmuje piłkę Berenstein. Teraz krótko do Ruty. Ruta, faulowany wcześniej Jacek Berenstein. Nieładne wejście Grzyba, za co ten piłkarz zostaje ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Tak więc od 35 minuty zawodnicy z Radzionkowa muszą sobie radzić w dziesiątkę. A do pierwszej części tego spotkania sędzia dolicza 2 minuty. Z własnej bramki Klytta, bardzo długie zagranie. Tutaj przedłużają piłkę zawodnicy z Radzionkowa. Faulowany tuż przed polem karnym Koseła i będzie rzut wolny dla zespołu z Radzionkowa. Obaj zawodnicy się przepychali, jednak sędzia był blisko tej sytuacji z rzutu wolnego Koseła. Jeszcze chwila zastanowienia Koseła i jest 1-1. Bramkę do szatni zdobywają piłkarze z Radzionkowa. Ładnie, technicznie wykonany strzał z rzutu wolnego, a Radzionków w tym sezonie nie zremisował jeszcze na wyjeździe. Zawodnicy z Radzionkowa bardzo słabo radzą sobie na boiskach przeciwnika. 9 porażek i tylko 2 zwycięstwa i najgorszy, można powiedzieć, bilans bramkowy w meczach wyjazdowych. Na 6 bramek zdobytych, 26 straconych. W drugiej części tego spotkania zmiana będzie w Radzionkowie. Na boisku zobaczymy dawno nieoglądanego Sierkę. Tymczasem z rzutu wolnego Berenstein. Zamieszanie pod bramką Klytty, ale sytuację w ostatniej chwili ratuje Marian Janoszka. W 2 spotkaniach rozegranych do tej pory w Wodzisławiu pomiędzy tymi zespołami zawodnikom ruchu Radzionków do tej pory nie udało się wygrać. Tymczasem kolejna szansa przed zespołem Jerzego Wyrobka, ale doskonałej sytuacji nie wykorzystał Grzegorz Rasiak. 2 minuty później znów atakują piłkarze z Radzionkowa. To Ruta dośrodkowuje w pole karne, znów groźnie. Jeszcze raz Ruta i świetnie Dariusz Klytta. Nie koniec tej akcji, jeszcze Dariusz Dudek utrzymuje się przy piłce, poradził sobie z Madejem, ponownie najlepszym w polu karnym jest bramkarz gości. Rocki znów groźnie pod bramką Klytty, ten piąstkuje piłkę prosto do Ruty. Ruta, był tam Rasiak i jest 2-1 dla zespołu z Wodzisławia. Wielka radość w sztabie szkoleniowym Odry Wodzisław. Odetchnął trener Jerzy Wyrobek. To 6. gol Rasiaka w tym sezonie. Przypomnijmy, że jesienią w Radzionkowie zwyciężyła Odra Wodzisław po bramce Sibika. Wtedy było 1-0 dla zespołu z Wodzisławia.
Natomiast Radzionków całkowicie w drugiej części tego spotkania uśpiony, a to Berenstein, ale piłka trafia prosto w słupek, choć czujny był tam Klytta. Zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Klytta nie dotknął tej piłki i słupek uratował piłkarzy z Radzionkowa przed stratą gola. Znów dwie minuty dolicza sędziów. Nią w Radzionkowie zwyciężyła Odra Wodzisław po bramce Sibika. Wtedy było 1-0 dla zespołu z Wodzisławia. Natomiast Radzionków całkowicie w drugiej części tego spotkania uśpiony. A to Berenstein, ale piłka trafia prosto w słupek, choć czujny był tam Klytta. Zobaczmy jeszcze raz tę sytuację. Klytta nie dotknął tej piłki i słupek uratował piłkarzy z Radzionkowa przed stratą gola. Znów dwie minuty dolicza sędzia, tym razem do zakończenia tego spotkania, a przy piłce zawodnicy z Radzionkowa to Wrześniewski dośrodkowuje w pole karne. Tutaj walczy Myszor, poradził sobie z Matyją. Jest Jarosz i jest 2-2. Ostatnie sekundy tego meczu i piłkarze z Radzionkowa zdążyli wyrównać. Trener Żurek przed tym spotkaniem podkreślał, że bardzo satysfakcjonowałby go jeden punkt wywieziony z Wodzisławia. Będzie na pewno trudno, tak mówił, ale okazało się, że ma zawodników, na których może liczyć. Rafał Jarosz dobił przeciwnika w ostatnich sekundach. Odra na stadionie w Wodzisławiu remisuje z Ruchem Radzionków 2-2. Tym samym odnosząc pierwszy remis na wyjeździe. A czy Rafał Jarosz lubi dołować przeciwników? To znaczy dołować, no przyjechaliśmy tu walczyć, żeby co najmniej nie przegrać. Sztuka nam się dało, było nam bardzo ciężko, graliśmy 10 praktycznie od 35 minuty, także ciężko było. Akurat się szczęście nas uśmiechnęło, szliśmy w bramkę w ostatniej minucie. Przeciwnik, który od rana mogła trafić. Wcześniej troszeczkę tutaj braku szczęścia nam dopisało i jest dobrze. Do Wronek przyjechała dziś rewelacja wiosny, jedenastka Ruchu Chorzów. Nie ma drużyny w naszej lidze, która w tej rundzie zdobyłaby więcej punktów czy też bramek. Jesienią niebiescy właściwie nie opuszczali strefy spadkowej. Szukając wyjścia z impasu, prezes klubu Krystian Rogala w połowie października zatrudnił początkowo w roli asystenta Rudnowa Bogusława Pietrzaka. Łódzki szkoleniowiec przejął zespół po ostatnim jesiennym meczu. 14 w tabeli Ruch miał wtedy 3 punkty przewagi nad ostatnim Orlenem i w niedalekiej perspektywie drugoligowe boiska. Po okresie przygotowawczym chorzowianie przeszli metamorfozę. Niemal bezbłędny w bramce jest Jakub Wierzchowski. Wiosną dodatkowo specjalista od jedenastek. W tej rundzie obronił 2 z 3, Filipczaka i Brasilii. Przy strzale Bąka skapitulował po dobitce. W drugiej linii rządzą Surma, Paluch i Woś. Przy nich rozwija swój talent dziś nieobecny z powodu anginy reprezentant jednej z naszych drużyn młodzieżowych Rafał Grzelak. W ataku do wysokiej formy powrócił Bizacki. Wiosną mistrz ostatniego podania. Największym odkryciem jest jednak 22-letni Damian Gorawski. Wychowanek klubu wyrasta na najlepszego snajpera w Chorzowie. Drużyna Pietrzaka już na 8 miejscu ze stratą 2 oczek do 5 Zagłębia. Amika, sąsiad z tabeli, od kilku dni z trenerem Pawłem Janasem. Początek dla silnego wiosną Ruchu Chorzów. Kwieciński do Surmy, Surma z prawej nogi i dobra interwencja Strużyńskiego. Jeszcze Bizacki, jeszcze jedna dobitka i tym razem Marek Bajor ratuje sytuację. Zobaczmy jeszcze raz, Strużyński paruje piłkę i również dobitkę Krzysztofa Bizackiego. To była 11 minuta. 6 minut później znów niebiescy, tuż obok bramki Jan Woś. 120 sekund. Później kolejna akcja. Chorzowianie reklamują zagranie ręką Bosackiego. Arbiter Tomasz Mikulski nie przerywa gry i natychmiastowa kontra. Dobre podanie do Dawidowskiego. Wychodzi z bramki Wierzchowski. Masternak, pusta bramka i obrońca Ruchu wybija piłkę z linii bramkowej. Dwudziesta pierwsza minuta. Masternak do
Gorawskiego, indywidualny błąd napastnika, natychmiastowe podanie do Króla, Król wpada w pole karne, zagrywa do środka, tam jest Dawidowski, Dawidowski i bramka! 1-0 dla grającej w czerwonych strojach Amiki. Paweł Janas powrócił na ławkę trenerską kilka dni temu i kroczy od sukcesu do sukcesu. Zwycięstwo na Widzewie, a teraz prowadzenie z Ruchem Chorzów. Tomasz Dawidowski i od 21 minuty gospodarze prowadzą. Długie wybicie Jakuba Wierzchowskiego. Bizacki strącił piłkę do Wosia. Woś! Kapitalne uderzenie i na posterunku Strużyński. Jan Woś do Ruchu trafił z Wodzisławia już prawie rok temu, ale z powodu kontuzji jesienią nie zagrał nawet minuty. Od początku obdarzony jednak zaufaniem kolegów. Wyznaczony nawet do strzelania rzutów karnych. Dwie jedenastki już wykorzystał. Jeszcze jedna okazja gości nad bramką, Krzysztof Bizacki. Kontra drużyny Janasa. Dawidowski nie oddaje piłki. Dawidowski teraz do Króla. Po prawej stronie na pozycję wychodzi Andraszak. Dobre przyjęcie piłki. Andraszak z lewej nogi tuż na poprzeczką bramki Strużyńskiego. Bardzo ładna akcja gospodarzy. 4 minuty później goście, piłka do Dziki, Dzikija, Strużyński na raty, ale skutecznie. 41 minuta, Masternak do dobrze grającego Wosia, Woś, niezłe dośrodkowanie, walka w polu karnym i pan Tomasz Mikulski przerywa grę, dyktując rzut wolny pośredni. Jego zdaniem Marek Bajor zagrał nakładką. Sędzia ustawia jeszcze mur, daje sygnał do wykonania rzutu wolnego. Surma i Woś, Surma lekko tylko dotknął piłkę. Woś strzela jeszcze do bitka Gorawskiego. Olbrzymie zamieszanie zagotowało się na polu karnym Amiki Wronki. Dochodzi do rękoczynów, nad całą sytuacją nie może zapanować Tomasz Mikulski. Uderzony nogą przez Gorawskiego Strużyński. Zobaczmy jeszcze raz. Na szczęście Strużyński mógł kontynuować mecz, powrócił do bramki. Za chwilę Paweł Janas uspokaja swoich zawodników po pierwszych 45 minutach. Jego drużyna prowadzi 1-0. Początek drugiej części dla gospodarzy. Sunie z piłką Dawidowski, Dawidowski wychodzi, Wierzchowski w boczną siatkę. 53 minuta. Paluch. Paluch, dobre dogranie do Gorawskiego. Gorawski w pojedynku z Bosackim. Gorawski i bramka. 1-1. Gorawski, który wygrał te piłkarskie zapasy z Bosackim, jesienią zasłynął tym, że zaliczając 3 krótkie ligowe epizody, łącznie około 50 minut, zdołał strzelić 3 gole. Obecnie gracz wyjściowej jedenastki na koncie ma już 8 bramek, najwięcej ze swojej drużyny. O jego talencie najlepiej świadczy fakt, że walka o miejsce w drużynie wygrał z Mariuszem Śrutwą. Znów ten piłkarz w akcji. Ładne techniczne uderzenie zewnętrzną częścią stopy, ale obok bramki gospodarzy Jackiewicz. Ładne podanie Sokołowskiego. Przewracany Dawidowski. Żółta kartka dla Masternaka i okazja dla Amiki do zdobycia drugiego gola. Wierzchowski ustawia swoich zawodników. Do piłki podbiega Dawidowski. Piekielnie mocne uderzenie sparowane przez bramkarza Ruchu Chorzów. To 57 minuta. A to niecodzienna sytuacja. Decyzje pana Mikulskiego były tak trudne do przewidzenia, że dochodziło do tak niecodziennych zajść. 83 minuta. Gorawski zwlekał z wybiciem piłki, przejął ją Bednarek. Zablokowane pierwsze dośrodkowanie. Teraz Gorawski pozwala na drugie. Bednarek, Sobociński i bramka. 83 minuta. I 2-1 dla gospodarzy. Cieszy się Remigiusz Sobociński, może się cieszyć również Paweł Janas. W końcówce Ruch atakował już całym zespołem, a Amika próbowała kontrować. Wynik jednak nie uległ zmianie. Paweł Janas, choć prowadzi Amikę od kilku dni, zdobył już 6 punktów. Wielki powrót Pawła Janasa na ławkę trenerską. No, dużo zdrowia kosztuje i nie wiem, czy jak dalej takie chorony będą, czy to przeżyję.
Dla równowagi było też trochę komedii z tymi dwiema piłkami. Zastanawialiśmy się na początku rundy wiosennej, kto zastąpi we Wronkach Pawła Kryszałowicza. Dzisiaj być może, nie tylko dzisiaj, nawet w poprzedniej kolejce otrzymaliśmy odpowiedź, tym kimś może być Dawidowski. Tak, przy czym Dawidowski już jakiś czas zastępuje. W rundzie jesiennej miał zastąpić, ale jedyne, czym się wykazał, to dwie czerwone kartki, co jak na napastnika, to dosyć rzadkie dokonanie. Zwykle obrońców się karze kartkami. W zimie troszeczkę ochłonął i teraz ma bilans w 5 ostatnich meczach 5 goli. Także rzeczywiście imponujący już nie tylko jak na Polską Ligę, ale w ogóle to się rzadko zdarza. Jak tak dalej 6 bramek w 16 meczach, to jest dokładnie. Jak tak dalej pójdzie, to może dogoni jeszcze Tomasza Frankowskiego. To byłoby dopiero ciekawe. Kto prowadzi wyścigu po 500 milionów? Znaczy, to jest taki wyścig trochę sztuczny, bo wiadomo, że klub Amika będzie szukał trenera i pytanie, czy Smudę, czy się skusi na Smudę, czy się nie skusi. Wydaje mi się, że to jest 500 milionów miesięcznie. 500, znaczy, te 500 milionów jest dlatego często podawane, bo to jest jakby obrazowe, żeby ludzie wiedzieli, że my litując się nad trenerami, tak naprawdę nie mamy powodu się litować, bo im się całkiem nieźle powodzi. I to takie litowanie się jest bardziej sportowe niż bytowe. Natomiast jest to po prostu dobra posada, dobre premie również tam się dostaje. I ja pytałem we Wronkach, co z tym Smudą jest i to jest pewien problem, bo tak Wronkom Smuda nie jest potrzebny, bo Wronki mają już piłkarzy nakupowanych i trener słynący z kupowania ludzi jakby tam jest zupełnie nie w tym klimacie, nie w tym stylu. No ale drugi problem jest taki, że z kolei Wronki to jest fabryka oparta na, można tak powiedzieć, jakichś takich wzorach niemieckich, jeśli chodzi o technikę, o jakieś takie cywilizacyjne wzorce. No i tutaj Smuda z tym atutem tej swojej niemieckości, trochę naciąganej oczywiście, bo to jest, zdaje się, tylko akcent niemiecki, troszeczkę tam jakby tam w ten klimat próbuje się wpasować, no stąd te jego odwiedziny tam i próba jakby zasugerowania właścicielom, że on tam świetnie tą drużynę poprowadzi, oczywiście po jakichś delikatnych wzmocnieniach, ale ponieważ Smuda parę drużyn ostatnio zgłosił się je poprowadzić i Wisłę Kraków również, także można to przyjąć, że to są tylko takie przedbiegi, takie szukanie jakiegoś dobrego miejsca na po wakacjach, żeby gdzieś popracować za dobre pieniądze. Mówiąc szczerze, patrząc na dokonania niektórych trenerów, to czasami zaczynam żałować, że na AWF nie poszedłem. Przepraszamy jeszcze za tę drobną skuchę podczas relacji z Wodzisławia. Teraz zapraszamy do Szczecina i Olsztyna. Mariusz Wróblewski, Janusz Basałaj. 3 tygodnie temu na tym stadionie był komplet widzów i 25 tysięcy serpentyn. Teraz trybuny obiektu Pogoni świecą pustkami i trudno się temu dziwić. Portowcy nie wygrali 4 kolejnych spotkań, a i dziś nie są wcale faworytem. Do Szczecina przyjechał bowiem zespół Gryfinu Dyskoboli, który ostatniej porażki w lidze doznał 31 marca, a później w 5 meczach odniósł 4 zwycięstwa. Historia wydaje się przemawiać za Pogonią, która w pierwszej i drugiej lidze grała u siebie z Gryfinem 3 razy i odniosła 3 zwycięstwa. Dziś jednak trudno w Szczecinie o optymizm, bo atmosfera w drużynie jest nie najlepsza. W dodatku, choć do zespołu wrócili Mosur i Bednarz, Pogoń grać musi bez kontuzjowanych Bataty, Ławy i Mielcarskiego oraz bez pauzującego za kartki Dymkowskiego. Przed momentem akcja Gryfinu, 12 minuta spotkania, uderzał Nuckowski. 15 minuta, Skrzypek i Kowalewski z problemami, bo w Szczecinie pada i jest ślisko i mokro. Dwudziesta szósta minuta, Wiechowski, długa piłka do Dubickiego i Kowalewski ratuje swój zespół przed utratą bramki. Gryfin gra bez Witkowskiego, drugie spotkanie, kapitan zespołu z Grodziska pauzuje za kartki, nie ma też Pruska, który przed miesiącem doznał kontuzji. 41 minuta spotkania, w akcji Gryfin, Janeczek, biegnie za nim Skrzypek, Janeczek, gramy dalej, pokazuje pan Michał Nowak, arbiter z Sosnowca. Protestował Andrzej Janeczek, zobaczmy, czy Paweł Skrzypek nastąpił na nogę zawodnika Gryfinu, chyba nie. To nie koniec akcji, w odpowiedzi Pogoń. Brazylia popatrzył w pole karne, Drumlak 1-0. 41 minuta spotkania. Rozpamiętywali sytuację w polu karnym Pogoni zawodnicy z Grodziska. Tymczasem gospodarze przeprowadzili kontrę i Paweł Drumlak zdobył swojego 5. w tym sezonie gola w Ekstraklasie. Nie upilnował Drumlaka Majda. Radość trenera Mariusza Kurasa, bo Pogoń prowadzi z Gryfinem do przerwy 1-0.
A Jerzy Podbrożny dziś poza składem po meczu z Radzionkowem miał czas na pogawędkę z kolegami z dawnego Lecha Poznań, Araszkiewiczem i Bereszyńskim. To już druga część meczu, 53. minuta spotkania. Stokowiec, Lamptej, Piechniak ponad poprzeczką. Zaczęło się podobnie jak w pierwszej części od uderzenia z dystansu zawodnika Groklinu. W odpowiedzi gospodarze Dubicki, jeszcze Dubicki, Kowalewski, gramy dalej, pokazuje pan Nowak. Daniel Dubicki otrzymuje żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego. No i rzeczywiście, trafił Kowalewski w nogi zawodnika Pogoni, ale Dubicki wcześniej przewracał się. Gdyby wyczekał, prawdopodobnie byłby rzut karny. Trener Białek uspokaja grę Groklinu, ale atakuje Pogoń. Węgrzyn pada w polu karnym, znów nie ma gwizdka arbitra. Protestują kibice, zdziwiony Kazimierz Węgrzyn. Wydaje się, że Majda rzeczywiście trzymał go za rękę. 4 minuty później, teraz wolny dla Groklinu, 4 zawodników Pogoni w murze. 4 piłkarzy z Grodziska przymierza się do wykonania tego fragmentu gry. Kacprzak, Lewandowski, jeszcze Koszakow, Piechniak i znakomicie Majdan. Dziewiąta minuta, teraz z wolnego gospodarze Drumlak, niepewna interwencja zawodników z Grodziska, Gęsior jednak obok bramki. Był tam w roli obrońcy Krzysztof Kłosiński, nie zdążył Kozioł, ale piłka poza boiskiem. 81. minuta, Skrzypek, Szifon, który pojawił się po przerwie na boisku. Szifon poradził sobie z dwoma rywalami, odegrał mu piłkę Drumlak. Szifon do Dubickiego, ten do Brazylii. Brazylia, Gęsior, Dariusz Gęsior, Wojciech Kowalewski. Znakomita interwencja bramkarza Groklinu. Dariusz Gęsior ma w karierze 49 bramek strzelonych w Ekstraklasie. Teraz bardzo chciał strzelić swego 50. gola. Może gdyby uderzył z pierwszej piłki. Przypadkowo odbita piłka od Majdy, dopadł do niej Gęsior, ale bardzo ładnie spisał się Wojciech Kowalewski. 88. minuta, Pogoń atakuje, Drumlak z autu. Dźwigała, też pojawił się pod koniec spotkania na boisku. Brazylia, jeszcze Brazylia, Brazylia, 2-0. Ucisza kibiców Pogoni piłkarz ze Szczecina. Oni ostatnio dość krytycznie wypowiadali się o jego indywidualnych akcjach nie przynoszących efektu. No i teraz Brazylia rzeczywiście zagrał w brazylijskim stylu. Popisał się efektownym driblingiem, uderzeniem z dystansu i Kowalewski tym razem nie miał szans. Nie dał rady Araszkiewicz. Nie dał rady Lewandowski, nie zdążył Stokowiec. 2-0 dla Pogoni. Kibice oczekują jeszcze jednej bramki. Mają gospodarza na to jeszcze 2 minuty czasu i nie rezygnują. Skrzypek, Szifon. Skrzypek ograł Araszkiewicza. Drumlak, nie ma spalonego, bo został Kozioł. Pokładowski, Kowalewski. Pokładowski pojawił się na boisku chwilę wcześniej. To była taka zmiana taktyczna i omal nie przyniosła trzeciej bramki. A tak Pogoń wygrała z Groklinem 2-0. Pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej Pogoni na własnym stadionie. Pierwsze zwycięstwo w karierze pierwszoligowego trenera Mariusza Kurasa. Ale to zwycięstwo, choć 2-0, nie przyszło wam łatwo. Gra Pogoni pozostawiała sporo do życzenia. Tak, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Rzeczywiście nie przyszło łatwo, ale nie liczył się dzisiaj styl. Liczyło się to, żeby Pogoń wygrała w końcu na własnym stadionie i żebyśmy dalej byli w czubie tabeli, a nie, że drużyny do nas by się zbliżały, a my traciliśmy punkty. Dlatego niezmiernie się cieszę, jestem szczęśliwy. Jest to moje pierwsze zwycięstwo w lidze i dziękuję wszystkim chłopakom za walkę, za serce, za to, co pokazali dzisiaj. Jestem naprawdę szczęśliwy i oni na pewno też.
nie biegają tak szybko jak Piotr Świerczewski, nie strzelają bramek jak Radosław Kałużny, nie walczą jak Tomasz Hajto, ale Mariusz Piekarski, Marek Citko to naprawdę piłkarze, którzy w każdym spotkaniu potrafią otworzyć swym kolegom z ataku drogę do bramki. Kiedy Legia gra ze Stomilem Olsztyn, wiadomo, że finezja, technika, wyobraźnia legionistów spotka się w konfrontacji z twardym, bardzo ostrym stylem gry olsztynian. To Piotr Matys, kolejny z matecznika piłkarskiego, jakim była Jagiellonia Białystok. I właśnie, czy Legia ze swą finezją potrafi ograć twardo walczący w mazurskim stylu Stomil Olsztyn? Mówi o tym Tomasz Sokołowski, wielki nieobecny w tym meczu. Jak mówię, już o Stomilu nie mogą się odsłonić, bo to może grozić właśnie porażką, a nie tylko 1-0, ale i w wyższym wymiarze na pewno gra defensywna, no nie mają aż tak mocnego składu, żeby po prostu tutaj prowadzić otwartą grę i muszą się nastawić po prostu na czyhać na błędy Legii i grać z kontry. Sokołowski nie gra w tym meczu za żółte kartki, podobnie jak Maciej Sawicki, piłkarz Stomilu. Wiem, że chłopaki zostawią dzisiaj bardzo dużo serca na boisku i mamy taką cichą nadzieję jakiś punkt zdobyć. Cezary Kucharski tym razem na ławce rezerwowej. Przed rokiem był bohaterem meczu Stomil-Legia. Legia wtedy przegrała w Olsztynie 0-1, gol Matysa, ale Kucharski był jednym z najlepszych piłkarzy tego spotkania. Akcja Szweda, 8 minuta spotkania, rzut rożny dla Stomilu obok bramki Robakiewicza. Piekarski. Dobre podanie na prawo do Kowalczyka. Kowalczyk. Marcin Mięciel, świetnie Krzyształowicz. Ustawiony na 5 metrze bramkarz Stomilu. Bardzo pewnie rozpoczął to spotkanie dla swojej jedenastki. Dragomir Okuka i Krzysztof Gawara patrzą, co będzie z kolejnej akcji. Paweł Holc, mija Wojtale, Holc na pole karne, błąd Jarzębowskiego, Kowalczyk! 1-0 dla gospodarzy. To nie ten Kowalczyk miał strzelać bramki, pomyśleli kibice Legii. Nie Wojciech, a Krzysztof, 22-letni piłkarz Stomilu w 15 minucie meczu. Trafia na 1-0. Błąd Jarzębowskiego. Nie pomogli mu koledzy z obrony i olsztynianie obejmują prowadzenie. Kiełbowicz, Piekarski. Akcja legionistów, dobre wejście Kowalczyka. Kowalczyk miał mnóstwo roboty na prawej stronie. Nie tylko zatrzymywał akcję szybkiego Giuliano, ale także bardzo często pomagał swym kolegom w ataku. Znowu Piekarski. Po raz kolejny świetnie dostrzega na prawej stronie, tym razem Citkę. Citko, mija Cecota, Citko w boczną siatkę. Ataki legionistów, Stomil broni się, ale broni się bardzo dzielnie i potrafi odgryźć się z groźnej kontry. Znowu błąd Jarzębowskiego, podanie Kowalczyka, piłka do Matysa, mija Murawskiego, jeszcze Matys. Szwed słabym strzałem kończy akcję, w której tak dobrze przedstawili się Państwu Kowalczyk i Matys. Zbigniew Robakiewicz. To już Citko. Piłka na lewo do Kiełbowicza. Kiełbowicz i Biedrzycki. Zagranie do Citki. Citko. Marek Citko w polu karnym. Brawo Krzyształowicz. Citko przed tym spotkaniem miał pewne miejsce na ławce rezerwowych, ale trenerzy w ostatniej chwili zdecydowali się zastąpić Magierę właśnie byłym reprezentantem Polski. W rewanżu Stomil i groźny strzał z rzutu wolnego Kowalczyka. Oto Holc. Faul Jarzębowskiego. Obrońca Legii nie zaliczy tego meczu do najbardziej udanych. Teraz akcja Cecota. W 44 minucie spotkania obrońca Stomilu trafia w poprzeczkę. Mogło być 2-0 do przerwy dla Stomilu. No i Legia miałaby naprawdę ciężki kwadrans w szatni. I tak miała, bo trener Okuka musiał ich namówić do zupełnie innej gry. Na boisku pojawił się Cezary Kucharski, który od 46 minuty zastąpił Wojciecha Kowalczyka. Kucharski jeszcze rok temu o tej porze w barwach Stomilu Olsztyn. Teraz obok pilnujących go Biedrzyckiego i Lenarta. A to akcja Kwiatkowskiego, w której fauluje Kiełbowicza. Citko na pole karne. Wydawało się, że Wojtala wepnie piłkę do siatki. Ale skończyło się tylko na strachu. Kibice Stomilu zadowoleni, choć na ten mecz musieli zapłacić o 5 zł więcej za bilet. Wiadomo, do stolicy Warmii i Mazur przyjechała Legia. Kolejna akcja warszawiaków. Wejście Mięciela, starcie z Lenartem. Rzut wolny dla piłkarzy Dragomira Okuki. I znowu Marek Citko z rzutu wolnego. 61 minuta meczu. Kucharski. 1-1. Okuka może powiedzieć po tym meczu wszystko, ale jedno zrobił dobrze. Wpuścił na boisko człowieka, który w 61 minucie doprowadził do wyrównania.
Pierwszy kwadrans to przewaga Legii, to wiele ataków jedenastki wojskowych. Tyle tylko, że Stomil broniący się czasami niemal całą drużyną nie dopuszczał legionistów do groźnych sytuacji. Poza oczywiście tą akcją Cezarego Kucharskiego. 69. minuta. Zbigniew Kierzun wprowadza na boisko Nigeryjczyka Abela Salamiego. 22-letni Nigeryjczyk jest napastnikiem. Ostatnio grywał w Pomezani Malbork. Teraz ma 20 minut na to, by pokazać, iż z Nigerii do Polski są sprowadzani wyłącznie dobrzy piłkarze. Murawski w środku. Majewski do Kucharskiego. Ten do Citki. Goni go Salami. Citko. Salami. Twarde wejście Nigeryjczyka. Kolejna akcja Nigeryjczyka. Minął Jarzębowskiego. To już Cecot. Cecot w polu karnym. Jest Paweł Holt. I gol. 2-1 dla gospodarzy. Siedemdziesiąta dziewiąta minuta meczu. Cieszą się piłkarze Stomilu. Podbiegł do nich rozradowany drugi trener Jarosław Bako. I pomyśleć, że jeszcze 16 lat temu, po jego odejściu z Łazienkowskiej, na Legii pojawił się utalentowany 20-letni bramkarz ŁKS-u Łódź, Zbigniew Robakiewicz. Robakiewicz do dziś w Legii, a Bako drugim trenerem olsztyńskiej jedenastki, Paweł Holc. Siódmy gol tego piłkarza w rozgrywkach ligowych. 2-1 dla Stomilu. Legia nie rezygnuje, ataki piłkarzy warszawskich, ale Januszewski i jego koledzy w obronie spisywali się dzielnie. Teraz faul Kościuczuka, reprezentant Polski lat 21, faulował Magierę. Marek Citko słabo z rzutu wolnego. Odbita piłka przez Salamiego. Jeszcze Holc. W akcji Cecot. Wojtala czy Cecot? Cecot. Dobre podanie na lewo do Salamiego. Salami przed Robakiewiczem. Spokój bramkarza Legii. Brawa dla golkipera jedenastki z Łazienkowskiej. Ciągle 2-1 dla Stomilu. Legia nie rezygnuje, ale w końcówce meczu bardzo mądra gra piłkarzy Zbigniewa Kierzuna. Starali się zawodnicy z Olsztyna trzymać jak najdalej piłkę od własnego pola karnego. To im się opłacało. Marek Kwiatkowski, ostatnie sekundy meczu. Podanie na pole karne. Giuliano ratuje sytuację. I za moment dobrze prowadzący zawody pan Piotr Kotos z Wrocławia kończy spotkanie. Stomil wygrywa z Legią 2-1. Z Legią zawsze się dobrze grało i myślę, że tutaj to boisko w Olsztynie nie leży legionistom. Myślę, że dzisiaj zrobiliśmy stomilowski krok do utrzymania się w lidze i to miejsce nam się należy, mimo że już większość ludzi nas skreśliło z tego miejsca. Także my będziemy walczyć, my bardzo się cieszymy. Myślę, że tutaj Legia straciła Mistrzostwo Polski, a my zrobiliśmy duży krok do utrzymania. Musimy sobie dać spokój z mrzonkami o tytule. Jeżeli nie umiemy wygrywać na wyjazdach z takimi słabymi zespołami jak Stomil i Górnik, to po prostu nie mamy czego szukać w walce o mistrzostwo. Moim zdaniem za dużo punktów straciliśmy z najsłabszymi zespołami w lidze. W Stomilu wszyscy strasznie chcieli zostać w pierwszej lidze. A czy wszyscy w Legii chcieli być mistrzami Polski? Piłkarze Stomilu w Olsztynie wygrali 6 meczów, w tym aż 5 jedną bramką. Legioniści chyba bardziej byli myślami przy meczu Katowic z Wisłą Kraków niż tym swoim i dostali za swoje. Dokładnie tak, się bardziej zastanawiano, czy jak pomóc Katowicom, żeby z tą Wisłą zagrali serio, a okazał się Stomil, wbrew temu co Maciek Murawski sądzi, nie jest taki najsłabszy, skoro nie tylko, że z Legią wygrał, ale miał jeszcze parę sytuacji, żeby strzelić trzecią bramkę. Ja powiedziałem w poprzednim studiu, że nasi trenerzy mało potrafią i że łatwo ich zastąpić i taką próbkę odprawy trenerskiej w Legii. Słyszałem i chętnie się podzielę, to taki odprawa w wykonaniu Dragomira Okuki do piłkarzy. No drinking, no sexing, only eating and only sleeping. Więc myślę, że po takim wykładzie piłkarze to ostatnio zapamiętali only sleeping. I przespali dzisiaj 90 minut i tak jak Maciek mówił, Mistrzostwo Polski raczej odjeżdża jakimś autem daleko. Wreszcie mają z czego się cieszyć kibice
w Szczecinie. To jest bardzo ważne zwycięstwo. Przecież dziś także wygrała Polonia. Jak patrzyłem na to, jak Pogoń jak walczyła wcześniej, miałem okazję oglądać mecze, choćby takie smutne Pogonie jak ten w Radziemkowie, to rzeczywiście zależało zawodnikom i na dwóch rzeczach. Jakby pierwsza, żeby trzecie miejsce zachować, które daje szansę gry w pucharach, a drugie, takie wrażenie miałem, że zawodnikom zależało, żeby Kuras został trenerem, jakby, że dobrze się z nim rozumiał. Na trybunach siedział Jerzy Kopa, więc może nie chcieli z kolei, żeby Kopa został trenerem. To są takie czasami dziwne skojarzenia podskórne, tak jak patrząc na grę Śląska, na zawodników. Mam takie wrażenie, jakby zawodnicy nie za bardzo się rozumieli z Januszem Wójcikiem. To może są moje jakieś takie dziwne uprzedzenia, ale czasem jest coś takiego, że piłkarze grają dla trenera albo przeciwko niemu. To jest niestety fakt. Czas na podsumowanie. Stomil Legia 2-1, Amica Ruch Chorzów 2-1, Odra Radzionków 2-2, Pogoń Grochin 2-0, Polonia Zagłębie również 2-0, Śląsk przegrywa z Orlenem, Górnik z Widzewem, jutro o 14:40 Katowice spotkają się z Wisłą. Zapraszamy do Canal Plus. W tabeli prowadzi Wisła, przed Legią, Polonią piąta, Amica Wronki, która wyprzedziła Zagłębie. Czternasty Śląsk, 15 Górnik, 16 Orlen. Tak wygląda dolna część tabeli. Orlen ciągle ma szansę na to, by utrzymać się w naszej Ekstraklasie, a jeszcze dwie kolejki temu wydawało się to praktycznie tak niemożliwe. Jak i Legia Warszawa ma szansę na Mistrzostwo Polski. Tak, pamiętajmy, że 6 kolejek jeszcze jest, czyli 18 punktów do zdobycia. Druga liga za moment. Najpierw klasyfikacja strzelców. 8 bramka Gorawskiego, 7 Holca. Oto wyniki drugiej ligi. Krzo wygrywa w Zamościu. A Famek remisuje z Lechem w Poznaniu. Na tym spotkaniu było 7 tysięcy widzów. Odra u siebie tylko zdobywa punkt w meczu z Włókniarzem. W tabeli prowadzi Famek przed Krzo i Odrą. Czwarte Polkowice. Zamyka tabelę Dolkan, 19 Lechia, 18 Lech, 17 Stal, Stalowa Wola. Cztery ostatnie drużyny spadną do trzeciej ligi. Drodzy Państwo, film o Marku Loramie nadamy w innym terminie. To wszystko jest spowodowane bardzo długim dzisiaj Grand Prix Niemiec na torze w Berlinie, ale zakończonym happy endem dla nas. Wygrał Tomasz Golob. To była Liga Plus. Dziękuję za uwagę Paweł Zarzeczny. I Andrzej Twarowski. Spokojnej nocy. Dobranoc.